Przez stulecia jej enigmatyczny uśmiech uwodził świat. Czy to figlarna kpina z niekończącego się korowodu selfie-maniaków, a może świadomy grymas strzegący tajemnicy starszej niż sam czas? Wyobraź sobie, jeśli możesz, maleńki skrawek farby, mniejszy niż brwi komara. Kryje on historię czekającą na odkrycie. Naukowcy wycięli skrawek obrazu i wykorzystując akcelerator cząsteczek, ujawniają jego sekrety, odkrywając rzadki związek. Plumbonakryt. Pomyśl o tlenku ołowiu, nie tylko jako pigmencie, ale jak o narzędziu w rękach Leonarda. To nie była zwykła farba, to był jego artystyczny odcisk palca, jego sekretny sos. Wyobraź go sobie jak kulinarnego geniusza z przyprawami zmieniającego farbę na gęstszą, szybciej wysychającą, koniec z rozmazanymi arcydziełami. To nie była tylko sztuka, to była naukowa rewelacja wyprzedzająca swoją epokę o stulecia. Ale intryga gęstnieje. Ta sama artystyczna przyprawa pojawia się w innym ikonicznym dziele Leonarda, Ostatniej Wieczerzy. To jak znalezienie brakującego puzzla, wskazówki do zrozumienia unikalnego podejścia artysty. To odkrycie, kamień Rosetty dla konserwatorów sztuki, może być kluczem do zachowania tych ponadczasowych skarbów dla przyszłych pokoleń. Leonardo, nie tylko artysta, ale i naukowiec, pop-gwiazda renesansu z pędzlami zamiast gitary. Nie zadowalał się jedynie nakładaniem kolorów. Eksperymentował, mieszał i tworzył jak chemik przyrządzający eliksir piękna. Może połączył tlenek ołowiu z olejem, tworząc miodowy odcień, dotyk złotego słońca na zawsze uchwycony w uśmiechu Monalisy. Ale tutaj historia się nie kończy. Wieki później echa jego techniki rezonują w dziełach Rembrandta, Vermeera i innych. To jak szept przez historię przypominający nam, że sztuka to nie tylko tworzenie piękna, ale i dzielenie się wiedzą. Budowanie na fundamentach położonych przez mistrzów przed nami. Mona Lisa, więcej niż portret, jest świadectwem trwałej mocy ludzkiej ciekawości. Rozumiejąc metody mistrzów, nie tylko zachowujemy ich sztukę, ale także zyskujemy głębsze docenienie ich wizji, innowacyjności, samej ich istoty. Więc następnym razem, gdy spojrzysz na enigmatyczny uśmiech Mona Lisy, pamiętaj, to nie tylko pociągnięcie pędzlem, to spotkanie z historią. Przypomnienie, że ludzki duch tworzenia wciąż inspiruje i zadziwia nas po tych wszystkich wiekach. A kto wie, może pewnego dnia rozszyfrujemy wszystkie jej tajemnice, ale na razie doceniajmy magię, która żyje w każdym pociągnięciu pędzla. Teraz, jeśli pozwolicie, mam nagłą ochotę zrobić partię farby z tlenku ołowiu i oleju orzechowego. Artystyczna rewolucja w toku.